Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, ze mną jest... Reksiu, witam! Dokładnie, witamy serdecznie i ruszamy na misję. To jak się włączało to koło wyboru? A dobra, już mam. Lecimy na kolejną misję fabularną. Alma Mater, obejrzyj program nagrany przez Troy. No dobra, musimy się wrócić. W ogóle, patrz jaką sobie bombę ogarnę. O kurde! Złapałem się, Jezus. Ja się wpierdzieliłem w samo centrum Armagedonu, ale przeżyję. Patrz co robię. Łap! Coś zrobił, aha. Petardy. Rzuciłem bombę. No i dobrze. Skraftowałem bomby zamiast... O kurde. Do Troy, nie? Mieliśmy iść. Do Troy, tak, no. O nie, o shit. Dobra, żyję. Jak ty parkurujesz? Ty nie umiesz parkour. No bo nie umiem, nikt mnie nie nauczył. Ja byłem tylko kamerzystą pewnego legendarnego filmiku na YouTubie, który dalej jest. Ale nie będę o tym nagraniu opowiadał. Nie! Ej, jest! Quest jest! Kurwa. Jeszcze... Nie. No mówię, ja byłem tylko kamerzystą. Już idę. Masz 17 sekund. Kurde, ale kasztaniada. Nie zwłoki. 4. 3. Dobra, spadamy stąd. Jaki quest? No, tam na wieży u nich jest do odebrania quest. Jakiś. Mi się nic nie pokazuje. No bo to na górze dopiero. Czekaj, tu się trzeba jeszcze wspiąć. Ła, spadłem! Jezus, nie, to jesteś. Panika gaming mi się odpali. Panika gaming zawsze na propsie. Czekaj, idzie to na dole, tu, u niego, o kurde. A jest faktycznie coś, no. Jeśli będziesz w okolicy strefy kibica, sprawdź, co tam się dzieje. Co masz na myśli? Sam zobaczysz. Ktoś wzywa pomocy. Były tam kobiety i dzieci. Dobra, ale to... Kobiety i dzieci. To możemy się zająć tą fabułą i tak dzisiaj. Jak już... Korci mnie, kobiety i dzieci to ja lubię, co? Co? Znaczy ja też, zwłaszcza to drugie. Znaczy co? Nieważne ile razy to widzę, nadal nie mogę w to uwierzyć. Do prasy wyciekł dzisiaj wewnętrzny dokument GRE, który, jeśli jest prawdziwy, świadczy o tym, że GRE to w istocie groźny, przestępczy syndykat. Zamiast szukać lekarstwa na wirusa Haran, jeśli wierzyć dokumentowi, GRE planował zmienić go w broń i sprzedać go temu, kto da najwięcej. Na całym świecie reakcje... Nie, przewiń do tamtego. W ogóle te ruszenie pust. Jestem ostatnim, który pozostał przy życiu. To naprawdę cud. To cud, że wyszedłem z tego. Opłakujemy tych, którzy nie przetrwali. Ale jak zauważył prezydent w dzisiejszej przemowie, my musimy żyć dalej. Wojsko poszukiwało żywych na obszarze objętym kwarantanną, ale wiemy, że nie ma tam już niezarażonych. Według pułkownika Tannera, po zakończeniu procesu odkażania, wirus będzie można uznać za całkowicie zniszczony. To robota ministerstwa. Usprawiedliwiają się przed światem za zniszczenie tego miasta. Słuchaj, Crane, zanim nam stąd uciekniesz, mamy pewien pomysł, jak wysłać wiadomość. Mamy zamiar wysadzić budynek w powietrze i pomalować ścianę ogniem. Tego zombie by nie zrobiły. Rzecz w tym, że nasz biegacz Michael ma problemy w budynku. Nie może się dostać na górne piętra. Pełno tam gryzoni. I chociaż nie chcę tego przyznać, żadne z nas nie da rady tego zrobić. Musimy działać i to już, bo inaczej ty, ja, Jade, wszyscy znikniemy z powierzchni Ziemi. Powiedz Michaelowi, że się tym zajmę, a tymczasem możesz skontaktować się z Jade? Muszę się z nią spotkać. Masz to jak w banku. A że polskie ogóle... banki działają jak działają. Powiem tak. No. Bawi mnie fakt, że reporterka ta cała, co tu mówiła, miała głos identyczny jak ta typiara z radia z początku gry, co tak, pracowała tak, na grę. Tak, i identycznie. To jak ruszała ustami, to jak komputer, kurde, jakiś. Mm-hmm. Do tej strefy kibica polecimy. Myślałem, że to zadanie będzie dłuższe, ale w sumie już jest nowe. A nie ma żadnego poboczniaka na mapie? Nie. Dobra. Nie, z tego co widziałem, to nie. To strefa kibica. Niu na balkon. O kurde. Czemu ja wiedziałem, że ty umrzesz? Prawie też umarłem, pozdro. Jestem dzisiaj czesnatem kompletnym.
Przypominam słowa z poprzednich odcinków, ja nie umieram na moich seriach. No nie, ale nie umieram. A chcesz umrzeć? Nie. O, zadanie. Zadanie jakieś, no. Jeszcze ale dobra. Jeszcze dwa i będziemy mieli wszystkie cztery. O, coś mówił, a ja go przygniotłem, Essa. No i git. Chodźmy na razie do tej strefy kibica, zobaczymy, co się tam wydarzyło. Możecie chwilę? Ja się podleczę. Co jest? Oho, mutant, uciekaj. Ktoś nadaje prośbę o pomoc. Tam nie powinno nikogo być. Tak, może to sprawdzę. Są tu kobiety i dzieci. Ty wchodzisz na tym dachu po śledzeniu, ty. No przecież jestem. Mówię do siebie. Aha, okej. Nie, to nie tu, to tutaj. No na niby dole, tu. Na dole? No to zaczekaj, to ja zejdę. Ogólnie jak tak słucham, no to jakby tutaj, nie? No tak to brzmiało. Nie, na dole, no to znowu wychodzę z tej strefy. Czekaj, tu jest napisane water. A przecież tu jest wejście do środka normalnie, przodem, dołem, frontem. I winda jest, nie ma windy, chodź. O, po prostu tutaj. Ale piękna winda, Cześć, misiu. Oj. No siema, sami w windzie. Muzyczki gdzie ma, więc możemy sami zaśpiewać. Last Christmas. Christmas, I gave you my heart. Next year. Kurde, babcia do mnie dzwoni. A chyba nie będę odbierał. Babciu, pozdrawiam cię serdecznie, ale niestety nie mogę odebrać. Pozdrawiamy babcię Kamali. Dokładnie. A to nagranie jest tylko puszczone chyba. Tak. Tu jest jakaś stacja filmowa. No. Użyj karty. A masz gdzieś kartę? Nie. O, mam. Dobra, kartę. Zabrałem. Ja też mam. Okej. No ale nie chce mi wejść. Może to nie te drzwi? Poczekaj. No nie, tutaj. Chodź. Aha, no to pozdro. Zostałem oszukany. Ej, otworzyłem. Otworzyłem je. Co? Aha. Dobra, ale co tu trzeba zrobić teraz? Już włączyłem. A. Potrzebujesz natychmiastowej pomocy. Zabiłem kobiety i dzieci. Aha. Oferuję śmierć w zamian za lekarstwa, wodę pitną i żywność. Chodź do mnie. Dobrze, tatusiu. Ale to creepy, Jezu. Troszeczkę. Co się dzieje? Jestem w strefie kibica. To miejsce to jedna wielka pułapka. Trzymaj ludzi z daleka. Rozumiem. W takim razie skorzystaj z własnej rady i zabieraj się stamtąd. Troy, myślę, że pójdę go znaleźć. Bez odbioru. A więc rzucasz mi wyzwanie. Wspaniale. Skorzystaj z windy, a dotrzesz wprost do mnie. Na pewno. Jakoś mu nie wierzę. Do każdego, kto mnie słyszy. Twoja sytuacja z każdą chwilą się pogarsza. No oczywiście, że do piwnicy. Że już wszystkich nie pamiętam. Ale byli słabi. Tutaj na górę. Do każdego, kto mnie słyszy. Wytnę ci z uszu bębenki. I nic więcej nie usłyszysz. Umrzesz w absolutnej ciszy. Ale nie martw się. Ja będę słuchał twoich krzyków. Tak więc nie zmarnują się. Co ty pindolisz, chłopie? Do każdego, kto dać pany. No chyba. Porzucili mnie tchórz. Fu. Co? Ale my wyszliśmy... What the f... Co? No na wyższym piętrze. Na pewno? Ale czekaj, co teraz? Ja strzela. Tu, stąd nam wala. Nie wiem, nie widzę go w ogóle. Nie żyje. Błon? Ale go miotło. Ty, króla dostałem. No, król jest. Kibica, po czym polował na nich. Jest tu kilkanaście, może nawet 20 ciał. Zabiłeś go? Na śmierć, moja droga, na śmierć. Na śmierć. Zabiłem go na śmierć, pozdrawiam. To samo piętro, bo... Przywróć zasilanie. No dobra, no to samo.
Właśnie jakaś kasztaniada się tu odwaliła. A co ty tu strzelasz tak nieładnie? Ja? Nie. Dobra, wracamy w Indiuszku? Czy co? Tak, dokładnie. Ja? Co ty gadasz? No ty strzelasz tu do mnie brzydko. Z widy masz. Mhm. W życiu do misiaczka bym nie strzelił. No jasne, jasne. Zombie? Jezu. Ej, u mnie jest... Mam nadzieję, że się nie zacięliśmy. Nie, dobra. Już myślałem. Aha, i to tyle. To jeszcze ten beznogi pająk. Jest zadanko. No i jeszcze 3 zadania poboczne. Jej. No i wpyty. I będziemy już mogli lecieć tylko fabułkę. Oh yeah! A później będzie dodatek podążanie. Podążanie. Za pożądanie, czy? Znaczy za... co? Pożądanie, o tak. I like it. Mhm. Pożądanie, o, wchodzi, o to chodzi. Dobra, już biegnę. Pysiu, do ciebie. Czekam. Dobra. 200 meter, czekaj, zabij mutanta. Nie chcę mi się, nie mam czasu na pierdoły. Ja muszę lecieć do beznogiego pająka, cokolwiek to znaczy. A ja w ogóle przez jakąś plażyczkę, wysepkę biegnę. Kuźwa, pilnuję. O kok. Tak żeś mnie pilnował. No ale to strzelił kwasem, nie wiem skąd. Jakiś kutas, nie widzę go. Nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem. Zielony kutas. Dokładnie. Creeper z Minecrafta. Dobra, dawaj te rzeczy, kurde. Nie, nie, ja ich nie biorę. Ty będziesz otwierał, ja będę zamykał. Znaczy, będę brał rzeczy. Zamknę to, ja jadaczkę temu Raisowi jak derwy. Dokładnie, Raisa trzeba styrać. A później Jane co innego. Jade. Ej, zostaw ją lepiej. Ja mam po prostu tak dobry humor. Myślę, że ona by nie chciała. Notatka. Pająk. To ty, Crane. Widziałem cię na plakatach. Musisz mi pomóc. Co ci się stało? Oberwałem od ludzi Raisa. Też jestem biegaczem. No, prawie. Chwilowo nadaje się do remontu. Możesz mi pomóc? Musisz dokończyć ten bieg za mnie. Mogę ci pomóc poszukać schronienia, ale mam inne rzeczy do roboty. Nie ma nic ważniejszego od tego, gwarantuję ci to. Dobra. Co to za fucha? Źródło tej epidemii. Gdzie? Dawid ci pokaże. Masz tu listę i torbę z rzeczami, które już udało mi się zdobyć. Resztę musisz znaleźć ty. Kiedy będziesz miał już wszystko, znajdź Dawida, a on ci wszystko wyjaśni. Znajdziesz go w Królewskim Kanale. Powiedz mu, że wysłał cię pająk. A co z tobą? Ja mam tu niedaleko kryjówkę. Dam sobie radę. Pomóż Dawidowi, to bardzo ważne. Ten moment, jak powiedział, że to jest najważniejsze ze wszystkiego, poczułem się jak na studiach trochę. Mój przedmiot jest najważniejszy. O nie. I ty masz. Ciszy. I ty masz się dostosować. To nie tak, że większość ludzi ma na ten przedmiot wywalony, nie? No właśnie. Shishy? Shishy, nie mam pojęcia, co to jest. No, shisha to jest ta fajka, co była u tego Araba. A. Ale to czemu? What? Jakby dlaczego shisha jest taka istotna? Może trzeba produkować pewne leki. No możliwe, możliwe. No ale źródło epidemii? Przecież my znamy źródło, Gierę. No właśnie. Znaczy nie no, Gierę w sumie nie. Gierę chce jakby... No, zawłaszczyć sobie wirusa. No ale źródło to oni. To oni stworzyli, czyli są źródłem tego gówna. A nie wiem. Jak? A było to tu mówione? No przecież było mówione, że to oni w laboratorium stworzyli tego wirusa, nie? To jest źródło. A, Zir mówił, faktycznie. No. Coś było. Zir, Rice. Coś było. O, bo kurde, to... Nie, bo... Jak wrzucasz ten jeden odcinek dziennie z gry, nie? To... Jak to tak nagrywasz taką dłuższą grę, to się dłuży strasznie i wiesz, ja czasami już zapominam pewne fakty po czasie, bo minęło za dużo czasu już. Ja nie wiem, ja mam tak, że po prostu zapamiętuję wszystko. Dobra, gdzie ta shisha? Się zabrałeś to? Nie, a tutaj, dobra.
ciekawe. Krzyczy na mnie jakiś brzydki zombie. Dobra, wejdźmy do środka. Mam ciszę. Nie, to nie jest cisza. Czy to jest... Znaczy to jest cisza, ale nie jest element ciszy. Ale ty, jak ja mam to podnieść? Bo ja nie umieć. No, F-ką. No ale nie da się tego podnieść. No bo jestem upośledzony. No, nie mogę, nie mam nic. No chyba, że jaką to gazeta. Nie. Gdzie to jest? Jak on skacze, jak posrany, ty! Andrzej. Nie. O, stary! Naładowałem sobie lewym atak i zombie wyleciał za balkon, pozdro. Nie mogę ty go podnieść, nie, może ty będziesz mógł, nie, ja mogę. Poczekaj, bo ja nie wiem co się dzieje, atakuje mnie tyle zombiaków już, że... Moment, na dół, tak? A to trzeba zejść w budynku, czekaj, niżej, czy jak, no tak, nie rozumiem. W budynku jest. No kurde, odwal się ode mnie. Nachalna dziewczyna mówi do mnie, nachlej się. A ja jej mówię, czekaj, bo daj mnie zaraz mi naprawdę. Dożyć. Gdzie ta cisza kolejna? Skąd się to zbiera? Z kątowni. No nie da się, ale nie da się wejść do budynku od dołu. Właśnie ja też nie mogę. Chyba, że ja czegoś nie widzę. A drzwi można otworzyć. No i nie masz mogę drzwi? Podnieść. A tutaj można po prostu wejść. Drugie, kurde, nie mogę zebrać. Ja nie umiem. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ja zginę zaraz chyba. Idę do ciebie, bo i tak nie mogę otwierać, to ci pomogę. Otwieranie zamków średnie, to chyba tą skrzynię trzeba otworzyć. Kurde. No nie, no i padł. Gdzie to się wchodzi? No od dołu. No nie da się, nie da się. Nie, ty mnie lepiej osłania, ty masz dubeltówę. Już otworzyłem. Okej. Okay. No co, masz to? Kawa. Co jest nie tak? Cisza to jest to. No tak. Ty walej. Chcę, chyba sobie kamuflaż wezmę, żeby się odczepili. Ja zamknę drzwi po prostu, nie? Ej, no ale skąd my mamy coś wziąć? Ej, to się zbugowało. Nie można i... Element ciszy, patrz. Mam. Wziąłem. To fajnie, że ja bo nie to nie cała, tylko to jest taka... To była taka tu butla. Kolejne. Nie, no to jeden już fajnie. Zabraliśmy, idziemy dalej. Drugi zabrałem. Tutaj jak był. Drugi? No dwa był. What? Cieka, może jeszcze trzeci będzie. No, ej, to jakieś dziecko na mnie krzyczy. Udaj się do Dawida. Co jest? Jakaś fala dźwiękowa, co tu? Co? No nie wiem, zobacz. Jakieś takie dziwne, co się tu mnie biją. Dobra, lecimy tego Dawidka naszego. Imię takie... David! Imię takie bardzo żytłordowskie, bym rzekł, ale... ale cóż. Niech będzie i tak. Oho, alarmy? Ktoś się włamuje do auta. Ja odpaliłem. Śmieszy mnie ten twój poziom po lewej stronie. Ten 250 legendy. No. Weź. Mocno to rekaldowałem, żeby to wbić. No widać, widać. O kurde. Jak mi wyskoczył na twarz. Zabiłem go na czas. Dobrze. Tak trzeba zabijać właśnie zombie. Oczywiście w grze. W realu też. Nie, nie, nie. Ważne, czy to człowiek, który wydaje się zombiakiem. Mordu. Tak nie robimy. Nie, oczywiście. Tak nie mówimy, bo później będzie prawda. Ja mówię, drogi YouTube, ja mówię, żeby zabijać mnie, spokojnie. Nie martwcie się, ja mówię o sobie. Sorry YouTube administration, please give me green dollar. It doesn't... Kurde, to strzeli. Dobra, gdzie jest Dawidek? Dawidek, chodź tu. Czemu nie mogę użyć kotwi czątki? Dobra, już. Kotwiczątki. Kotwiczątki? To jest ten Dawid? Nie. Gdzie oni są? Nie wiem, kogoś zabiłem, ale chyba to był człowiek Raiso. Gdzie on strzel? Tu, w środku. Co jest? Tu jest jeden. Pomóż Dawidowi, dzień dobry. Jesteś Dawid? Gin. Gin. Oła. Żyjesz, Rudy? Odwdzięczę się. No musisz. Odwdzięczysz.
O, bezpieczna strefa. Przysłał mnie pająk. Czemu? Co mu się stało? Wpadł na ludzi Raisa, nic mu nie będzie. Przyniosłem rzeczy, które dla ciebie zbierał. Ratujesz mi życie. Dzięki, Crane. To nam naprawdę pomoże, mówię ci. No dobra. Powiedz mi, o co tu chodzi. O, myślałem, że wiesz. Wiem, że ma to coś wspólnego z początkiem epidemii. A tak, meteoryt. Wiem, gdzie upadł. Myślisz, że ta zaraza pochodzi z kosmosu? Myślisz, że to przypadek? Masz na to dowody? Miałem. Ludzie Raisa zabrali je razem z ostatnimi próbkami. Miałem wysłać pająka po więcej. Może ty pójdziesz? Coś mi tutaj śmierdziucha. Cześć, bo ja już mam laga. Przecież było mówione, że to gierę. No jestem pewny. Ja nie kojarzę. Bo ludzie są co... Po prostu ludzie są cofnięci w rozwoju, dobra. Padłem pod mapę. Fajnie. Ale już wydostałem się. Do wody jump. Fium. O kurde. Dotarłem na miejsce. Nic tu nie widzę. Dobra, o kurde. Co on tak po... Co to było? Gościu, Harry Potter latał na gaśnicy. Może jeszcze działają. No odpaliłem, no i? No dobrze, no i co? Ale co w mordę? No, policjant, patrz, siema. W porządku pilnuje, czy nie za bardzo? Ale, ej, kopnąłem go w nogę i upadł. Ale realistyczne. No i dobrze, ale czekaj, bo tu miały się... Ty, widzę chyba. Co? Pod wodą? Widzę ten meteoryt, no. Jest faktycznie. Ja nic nie widzę. Takie fioletowe. Ale to już nie tutaj. To już nie ta strefa. Strefa. Strefę to ja w Minecrafcie ludziom daję. Też można, ja strefy to ja w CS-ie robię AD i wtedy same headshoty wchodzą. Tutaj jest. O, masz jeden, no. O, to w wodzie musi być. O, trzy na raz zabiłem, pozdro. Teoretycznie tu mi się jeszcze pokazuje strefa, ale... Nie widzę tego meteorytu. Nie, tutaj tego już chyba nie będzie. Jak nie? Czy to jest pakunek? Czekaj, 2 na 5 dopiero mamy. Ej. Fosforyzujące grzybki. Ale nie widzę meteora, nie widzę. O, czekaj, mam tu chyba trzeci. Nie, to jest pakunek zwykły. Papierosy. Fajeczki, nie palcie fajeczek. Ej, no nie widzę tego zupełnie. Gdzie on ten meteoryt ma? Całą wodę przeszukałem, tą dużą. No ale mówisz, to musi być w wodzie. No, o kij chodzi. O kij to eksportowy towar. Co? Co? Nie wiem. O kok. Nie widzę. Nie widzę totalnie nic. Bo jak Google, chodź do mnie. Jak tam masz wujka? No, zaraz sprawdzam. Jezu, zombie, gdzie? No co ty mówisz? Ej, no nie widzę tego meteorytu, no. Nie wiem, coś tu jeszcze pobłądzę, ale... A, wiesz co? Ten generator, co odpaliłem, nie? On pomaga szukać te tylko w nocy, bo się wtedy świecą. No szjapitole, serio? No. No to idziemy do strefy. Tutaj. Blisko jest to. Niedaleko, do tego gościa jest strefa, no. Kurde, nie sięgnę tyroleczką, kotwiczką. A ja sięgłem, kurde, jak ty sięgłeś? Na środku wody. A, tutaj, dobra, i teraz tutaj. O kurde. Elo, byniu, co tam u ciebie? Normalnie Thor mnie zaatakował. Nie potrzebuję tego króla, mam już. Jak te zombie się tu czepiają, no ja nie wiem, o co im chodzi. Czekaj, bo...
Jak tu wlazłeś? Lulu, Lulu. No ja wiem, ale nie mogę znaleźć wejścia. O, mam. Lulu, Lulu, ty co, my w przedszkolu jesteśmy? Lulu, 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 ciulu. Trafię w śmietniki, trafi, znaczy worki trafiły. O kurde. Oj, widzi mnie. Ej, latarki nie mogę odpalić. Jak mnie zauważył? Dobra, zabiję go, co ja się kupię na pościg, dobra, łatwo. A czemu ja tak wolno płynę? O, zgubiłem pościg. Dobra, umieraj. Nie trój mi dupy. I co, podświetla się to, czy patrz, nie? Patrz, patrz. Jest, na kamieniu. A jest, faktycznie. Dobra, mam kolejny. Widzisz, Reksiu zawsze wie. Tak, bo sprawdzisz w przeglądarce. Cicho. Tam jest chyba ostatni, dobrze widzę? Chyba dobrze widzę. Pod wodą? Nie, ja już płynę do niego. O ile to jest to? Aha, to nie jest to. No. Nie patrzy mi tu. Czekaj, no. Musimy tam gdzieś iść. To pod wodą to jest? I cholery, nie wiem. Jeszcze jeden, misiaczki. Czekaj, no strefa pokazuje gdzieś tutaj. Dobra, gin, ty przemieńcu, ty cholerny. Oj, bo widzi mnie. Mam to gdzieś, ubijam każdego. Aha, okok. Na hita go mam. To jedę za tobą, ty szukaj. Możesz mnie chronić. Taki mam plan. O, patrz. No nie widzę w ogóle tego. Co, masz czy nie? Nie, ale zabijam przemieńcę. Okej. Okay. Ty co taki twardy? ten to był twardy. Ty, goń cię. Kurde, nie widzę w ogóle tego. Ten generator jest włączony w ogóle? Może się wyłączył. Nie no, włączony. Włącz, teraz jest włącz. Tutaj. Masz? Nie. Ty, trzy przemieńce tu latają, nie? Tak, a co? O, jeden cię goni, dobra, lecę. No nie widzę tego meteorytu. Meteoryt, wróć. O kurde, ginę. Niebo twoje puste stoi. Nie wiem, nie widzę. Naprawdę, nie wiem. Tutaj? Nie, to są zioła. A teraz się gdzieś tam pokazuje w ogóle? To chyba się podświetliło, nie. Ta strefa jest jakaś zbugowana. Nie gadaj, mam. Masz? Gdzie to było? Na ścianie. Kurde, dobra, zawijamy stąd, bo jest lipa, nie? Tam, gadasz głupoty. No może i gadam głupoty, no jestem z tego znany na YouTubach, internetach. Dobra, Dawidek, gdzie jesteś? Chcemy oddać ci nasze... Dobra, ale najpierw idę spać. No, trzeba spać, kuść. Ale mi się dźwięk zbugował? Mam dobra. Mam ułamki meteorytu. Świetnie. Załaduję je do komory akceleracyjnej i będziemy mogli zacząć z reptilianami. Co? Chwilunia, ty chcesz walczyć? No dobra, technicznie rzecz biorąc to gadoidy z Oriona, ale reptilianie to rozpowszechniony termin. Tyle, że trochę wieśniacki. Aha. I te gadoidy zrobiły... co właściwie? Hello! Przybyły na Ziemię całe eony temu i sformowały zakon... Dokładnie tak. Teraz Illumina! ...opanować cały poziom czwarty. Zamieniali ludzi w niewolników. Ale ty możesz ich powstrzymać. Ponieważ teraz masz to. Powstrzymam? Pamiętaj, że nie będziesz w stanie przejść tym szybkozmiennej osłony gamma, ale poza tym powinno zdeatomizować w zasadzie wszystko. Jasne. Łapię. Coś jeszcze? Szacuję, że zebrane przez ciebie odłamki dostarczą energii na jakieś 500 strzałów. Więc ruszaj, żołnierzu. Poślij ich do piekła. Envoyer les enfer. Dzięki. Envoyer le baguette. Dobra. Dobra, takie pytanie. Gościu, co ty kurde jarałeś? Dostaliśmy jakąś broń, ale ona chyba jest słaba, co?
Ja jej nawet wykwikuję. Nie. Ona ma 0-0-0. Aha, no to fajnie. Więc ja. Więc jedyne, do czego to się nadaje, że. Patrz, jak to wygląda. No śmiesznie, czekaj, ja się w to wyposażę może. Też to zrobię, bo jestem ciekawy. Gdzie ja to mam? Jak to wygląda w ogóle? Ty, no i znowu podniosłem i nie mam broni. A nie, broń przeciwka, dobra, mam. No dobrze, zobaczmy, jak to funkcjonuje. Dupa, nie działa. Nie działa w ogóle? Nie, bo nie mam nic, nie wiem. O kurde. No to Lipton trochę. Trochę do dupy ta broń, ale no to... Jedynie do czego się nadaje, to żeby wywalić. To nadaje, tak, tylko do tego się nadaje. No trochę lipa. No ale dobra. Okej, myślę, że możemy tu skończyć. A w następnym odcinku już zabierzemy się tylko i wyłącznie za fabułę tak naprawdę, bo na razie zadań żadnych nie mamy, czemu ty robisz, nie no, nieważne. dwa nam zostały poboczne, chodź, tak? Spać, misiaczku. Nie, 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 ja za parawanem sobie postoję. Nie widzisz mnie? Ja nad parawanem. Widzę. Nie widzisz? O ty kurde. Patrz, widzę cię. Idę za sukienkę, za zasłonę chciałem powiedzieć, za sukienkę, pozdro. Za sukienkę. To ja tak się wygląda sukienka, kobiety noście takie. Dobra, mój apel oficjalny. Nie ma mnie. Jesteś tu, stoisz. Jak cię nie ma, jak nie stoisz? Nie ma. Stoisz pięknie, nie, no, majestatycznie. Nie. Gadam, dobra. Słuchaj mnie. On to cię, nie wiem, on to ci wsadzi coś tam od reptilianów. O, tu się skitam. Dobra, to możemy chyba kończyć, tak sądzę. Mówię, w następnym odcinku zabierzemy się już za fabułę. No i co, no mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia następnym razem, jutro chyba mam nadzieję. W kolejnym odcinku z Dying Lighta. Ejo! Ueo!